Witajcie. Mamy na imię Nina Księża Polska. Przez całe swoje życie, a żyję już 47 lat prawie, a szukałam w swoim życiu mocy. Wiecie, szukałam mocy. I pewnie wy też szukacie tego samego w życiu. Wiem to, ponieważ to jest niezbędne do tego, żeby żyć. Szukałam mocy w różnych rzeczach, ale wszystkie rzeczy, których próbowałam, miały skutki uboczne. Szukałam mocy w robieniu kariery. Szukałam mocy w chodzeniu na imprezy. Szukałam mocy w używkach. Szukałam mocy w różnych rzeczach, które tak naprawdę mnie zniewalały, które mnie osaczały. Ale wiecie, któregoś dnia, to było w 2000 roku, spotkałam się z żywym Bogiem. I ten żywy Bóg to nie jest jakaś idea. W ogóle chrześcijaństwo to nie jest jakiś światopogląd. Absolutnie to nie jest światopogląd. Żeby mieć światopogląd, trzeba być z tego świata. A ten, który się spotkał z żywym Bogiem i narodził się na nowo, nie jest już z tego świata. To nie jest światopogląd. Spotkałam tego żywego Boga. I wiecie, dowiedziałam się, że Ewangelia jest mocą Bożą dla tego, kto wierzy. Ja uwierzyłam w Ewangelię, uwierzyłam w dobrą nowinę i ona stała się źródłem mocy we mnie, ponieważ narodziłam się na nowo z Ducha Świętego. Mam dzisiaj moc w sobie, źródło mocy w sobie, niewyczerpywalne rzeki wody żywej. Tak mówił Jezus. Kto przyjdzie do mnie, kto pragnie, niech przyjdzie, a z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Wiecie, dzisiaj nie chodzę po śmietnikach tego świata i nie szukam żadnego źródła mocy, bo źródło mocy jest we mnie. Jestem Bożym dzieckiem, narodziłam się na nowo. Chrześcijaństwo to nie jest światopogląd, to jest nowe narodzenie, to jest stanie się nowym stworzeniem. Tak jak mówił Jezus, tak jak mówił Jezus, to wszystko jest realne. Możesz dzisiaj spotkać się z żywym Bogiem. My wszyscy spotkaliśmy się z żywym Bogiem. To nas odróżnia od ludzi, którzy się jeszcze z Nim nie spotkali, że jesteśmy żywi duchowo. Każdy człowiek, który rodzi się tutaj na ziemi, jest obciążony błędem w duchu. Ma egoistyczną naturę. I egoistyczna natura nie jest w stanie żyć prawdziwym życiem. Wydaje wam się, że żyjecie, ale tak naprawdę gonicie za czymś, co jest nieuchwytne dla was. Gonicie za różnymi podmiotami, za właśnie źródłem mocy. Jedynym źródłem mocy, którego potrzebuje człowiek, jest Bóg. Każdy z was potrzebuje się spotkać z prawdziwym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Jezusem Chrystusem i narodzić się na nowo. Ewangelia to jest dobra nowina, bo Bóg jest dobry. Nie wiem, co macie nałożone do głowy. Ja myślałam, że Bóg jest takim dziadygą, który po prostu tylko czyha na moje potknięcie. Wyobrażałam sobie, że On tylko punktuje, gdzie uchybiłam Jego przykazaniom. Myślałam, że muszę się jakoś postarać. Ale wiedziałam, że nie jestem w stanie tego zrobić. Ja znałam swoje upadki. Ja naprawdę znałam swoje uchybienia. Co z tego, że prezentowałam się dobrze w oczach świata, jak sama przed sobą, przed lustrem, nie mogłam sobie spojrzeć w oczy. Wiedziałam, co mam za paznokciami. Wiedziałam, co mam na sumieniu. I słuchajcie, nie da się tak naprawdę wypełnić prawa. Dlatego ten dobry Bóg przyszedł sam tutaj, w ciele. Nie popełnił żadnego grzechu, żadnego błędu. Wypełnił całe prawo. I był doskonałą ofiarą za grzech. Dzięki temu, że sam grzechu nie popełnił, mógł za nas zapłacić karę. On tam wziął za twoje winy na siebie. Mimo tego, że nie popełnił żadnego grzechu, on nie musiał iść na krzyż. On nie musiał dać się rozebrać.
On nie musiał dać się ubiczować, nie musiał dać się przybić do krzyża, ale zrobił to z miłości do Ciebie. Ewangelia to jest dobra nowina, że Ty już nie musisz nic robić. Nie musisz nic robić, nie musisz się starać, nie musisz się starać być dobry. Nie musisz się starać być dobry, nie umiesz być dobry tak jak Bóg. Standard Boży pokazują przykazania, ale one pokazują coś jeszcze więcej. Nawet jeżeli spojrzysz pożądliwie na jakąś laskę, to już zgrzeszyłeś, już jesteś cudzołożnikiem. Nawet jeżeli pomyślałeś sobie o czymś, że chcesz to mieć, a to należy do kogoś innego, to tu już jesteś złodziejem. To jest na poziomie twojego serca. Błąd jest na poziomie twojego serca. I Jezus przyszedł po to, żebyś mógł po prostu odrzucić swój egocentryzm i przyjąć do swojego serca Jego naturę, Jego boską naturę, Jego miłość doskonałą. Jego doskonałą miłość. Ewangelia jest mocą Bożą dla tego, kto wierzy. Dzisiaj możesz w to uwierzyć. Dzisiaj możesz przyjąć to. To może wyglądać na coś głupiego, ale tak się upodobało Bogu, żeby zbawić ten świat przez głupie głoszenie. I my dzisiaj tutaj głosimy i jest to głupie dla was, bo mądrzy ludzie chcą coś zrobić, chcą na coś zapracować, chcą coś osiągnąć własnymi siłami, a Bóg zrobił inaczej. Bóg swoimi siłami ciebie zbawił. I teraz ty możesz to przyjąć za darmo, zupełnie za darmo, bo Bóg jest tobie przychylny. Dał ci ten dar, dał ci, okazał ci łaskę. Zbawienie jest za darmo z łaski. Dzisiaj możesz zawołać do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj On jest realny, On jest Bogiem z bliska, On cię usłyszy. Ja, kiedy sama oddawałam Mu życie, po prostu westchnęłam do Niego, bo nie umiałam niczego powiedzieć. Ale było to z głębi serca. Jeżeli w głębi serca uwierzysz, że On wszystko już zrobił tam na krzyżu, że oddał za ciebie życie, że cię kocha i wyznasz ustami, że chcesz, żeby zapanował nad twoim życiem, żeby ogarniał ten cały bałagan i żeby stał się twoją mocą od środka, w sercu, będziesz zbawiony i będziesz po prostu zaspokojony w pełni. Nie będziesz już szukał po żadnych śmietnikach. Nie będziesz szukał miejsca zaspokojenia, bo Bóg twój zaspokoi każdą twoją potrzebę. Uwierz w Ewangelię, ona jest mocą.